W dzisiejszym odcinku dotrzymamy słowa i opowiemy Wam o grze, która zagości na platformie Hasha. Wspomnimy o Ledgerze, który zaczął obsługiwać sieci Astar i Shiden. Oraz powiemy Wam, co CEO Quad uważa o CBDC. Witam Was serdecznie na kanale Krypto przed nami kolejna dawka informacji na wstępie, tylko chciałbym zaznaczyć, nie znajdziecie tu porad inwestycyjnych, bo takie należy udać się do specjalisty, my tylko wyrażamy nasze subiektywne zdanie. Tak więc nie przedłużając, zaczynajmy. Open Forest Protocol sygnalizuje swoją gotowość do wdrażania projektów zalesiania na naturalnym poziomie emisji dwutlenku węgla. Open Forest Protocol jest projektem należącym do ekosystemu NIR Protocol. Outlier Ventures przy współpracy z Hebat Foundation stworzył akcelerator Hedera Basecamp. Everstake składa gratulacje z połowy NIR Protocol z okazji drugiej rocznicy wyprodukowania pierwszego bloku NIR. Everstake podkreśla, że ekosystem NIR rozwija się stopniowo, a ich projekt podziwia ten rozwój. Venue 1 zaczyna swój testnet. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w testnecie Venue 1 odsyłamy do artykułu na Medium, w którym można znaleźć wszystkie wymagane informacje. W ostatnim czasie zaczęliśmy sukcesywnie dodawać informacje napływające od projektów z naszego polskiego podwórka. Jeśli byście chcieli zobaczyć w tej serii inne polskie, ale również i zagraniczne projekty, dajcie nam znać w komentarzu, a my przechodzimy do wpisu na Twitterze od projektu Hashab. Zastanawiacie się, w jaki sposób kupić grę na Hashab? Schemat jest bardzo prosty. Musisz posiadać Metamaska z dodaną siecią Polygon. Wiadomo, przyda się trochę USDC i tokeny nematic na opłaty transakcyjne. Następnie odwiedzasz profil gry, którą chcesz kupić. Wówczas dokonujesz zakupu i dzięki launcherowi od Hashab łączasz grę i cieszysz się rozgrywką. Do wpisu jest załączony również poradnik w postaci filmu. Osoby chętne zachęcamy do zapoznania się z tym nagraniem. CEO Quant Gilbert Vedian podczas wydarzenia FT Crypto and Digital Asset Summit 2022 stwierdził, że CBDC nie jest po to, aby całkowicie wywrócić system finansowy do góry nogami. CBDC jest po to, aby uzupełnić aktualny system i stać się nakładką na istniejące rozwiązania. A jakie jest Wasze zdanie o CBDC? Dajcie nam znać w komentarzu, jesteśmy bardzo ciekawi. Ten se zapowiada Ama z zespołem Satoshi Island. Ama rozpocznie się o 10 rano czasu polskiego, 27 lipca. My tylko przypominamy, że w niedzielę na naszym kanale pojawił się materiał poświęcony projektowi Satoshi Island. Jeśli są osoby, które jeszcze tego materiału nie widziały, serdecznie zapraszamy. Link do naszego materiału zostawiamy w opisie filmu. Filecoin stwierdza, że wydarzenia organizowane przez ich projekt są ogólnoświatowe. 30 lipca odbędzie się spotkanie w Ugandzie. Spotkanie będzie poświęcone przyszłości przechowywania danych i budowania projektów opartych na sieci Filecoin. Zastanawiałeś się, jak stworzyć własne NFT? Binance twierdzi, że ich Marketplace NFT jest świetnym miejscem na rozpoczęcie swojej przygody z NFT kami. Binance umożliwia wybijanie NFT na sieci BNB Chain oraz Ethereum. Chainlink podsumowuje adopcje przeprowadzone w zeszłym tygodniu. W poprzednim tygodniu Chainlink przeprowadził 11 integracji w 8 różnych sieciach. Pośród tych 8 sieci znalazły się Avalanche, BNB Chain, Ethereum, Phantom, Harmony, Optimism, Polygon i Solana. Czelnik pomaga programistom tworzyć innowacyjne aplikacje w Web3. Dyrektor ds. produktu Quant Martin R. Grivers wziął udział w seminarium prowadzonym przez Digital Euro Association oraz Digital Pound Foundation. Tematem seminarium była zamienność i interoperacyjność nowych form pieniądza. Osoby zainteresowane, nagranie z całego wydarzenia oraz podsumowanie zawierające kluczowe informacje, znajdą na stronie Quant. Link standardowo zostawiamy w opisie filmu. Uznany reżyser Kevin Smith nawiąza współpracę z Legendao NFT. Blade Wallet informuje o powstaniu miliona kont w sieci Hedera. Tymels stał się pierwszą firmą na świecie, która uruchomiła projekt dotyczący śledzenia emisji dwutlenku węgla wykorzystując do swoich działań sieć Hedera. Ledger zaczął obsługiwać sieci Astar i Shiden. Po zainstalowaniu aplikacji AVM możesz wysyłać i odbierać zasoby za pomocą portfela sprzętowego. Do wpisu został dołączony artykuł, w którym zostały przedstawione zalety Ledgera oraz poradnik, gdzie krok po kroku wyjaśniona jest konfiguracja Ledgera. Sieć Phantom jest już obsługiwana we wbudowanej obsłudze swap portfela Descent, opartego o ekosystem OneInch. Już po dwóch tygodniach od uruchomienia GameStop NFT LopRing, może pochwalić się świetnymi wynikami. Musimy przyznać, że całkowita wartość transakcji NFT zrealizowanych przy wykorzystaniu Roblinka robi wrażenie. Bedsweep zintegrował kanały cenowe od na Avalanche, BNB Chain i Polygon. Rozwiązanie od pomaga w dokładnym obliczaniu opłat, które poniesie użytkownik w tym przypadku na platformie JMFI. W artykule dołączonym do wpisu zostało wyjaśnione działanie kanałów cenowych oraz sposobów, w jaki kanały cenowe wspierają projekty Web3? Starswap ogłasza pierwsze AMA na Discordzie Astral Network. AMA odbędzie się 27 lipca o godzinie 16 czasu polskiego. Zachęcamy do zadawania pytań projektowi Starswap. Autorzy trzech najciekawszych pytań otrzymają NFT Samui. Ashab informuje, że gra LumenCraft stworzona przez Red Dead, Dead Games pojawi się na platformie Game Explorer w tym tygodniu. LumenCraft jest postapokaliptyczną grą akcji z elementami Tower Defense. Synapse zapraszam na sesję Ask Me Anything, w której weźmie udział Maciej Szafalczyk, CEO oraz CEO Founder projektu Hololot. Ama odbędzie się dzisiaj, czyli 26 lipca o godzinie 18.00 czasu polskiego. Wszystkich serdecznie zapraszamy. To tyle z informacji, które dla Was dzisiaj przygotowaliśmy. Ja Was serdecznie dziękuję za uwagę. Zapraszam do lajka, like subskrypcji, komentarza, jakie projekty chcielibyście, abyśmy śledzili. Raz jeszcze dziękuję i życzę miłego dnia bądź wieczoru. Cześć!